Jako, że mam nowy sprzęt i otworzyły się przede mną nowe możliwości grania w najnowsze produkcje, postanowiłem lekko zmodyfikować formułę recenzji przy piwku na bardziej profesjonalną i ogarniętą. Co nie znaczy, że podczas ogrywania gry, pisania recenzji i nagrywania tego filmu nie raczyłem się tym przepysznym porterem. Z racji tego, że trochę ogarnąłem swój czas i znalazłem go trochę na granie, postanowiłem pomniejszyć swoją kupkę wstydu i powoli ogrywam tytuły zaległe, te co zostały kupione na lepsze czasy. Pierwszą z takich pozycji jest recenzowany Kolat. Czy debiut Bielszczan z Imagine Pro zarysował ich pozycję na mapie polskiego game devu i czy warto wybrać się z nimi na mroźną i niebezpieczną podróż śladami feralnej ekspedycji? Na te inne pytania odpowiem oczywiście w recenzji przy piwku. Powiem szczerze, że bardzo jarałem się tą produkcją, ponieważ zadziałał tu taki mechanizm lokalnego patriotyzmu, ponieważ sam pracuję w Bielsku i miałem okazję poznać twórców Kolata. Jak wiecie bądź nie, organizuję comiesięczne spotkania dla graczy oraz pracowników game devu pod banderą Pogradajmy. Jednym z elementów spotkania jest wykład prowadzony przez uczestników spotkania bądź przez ludzi związanych z tworzeniem gier bądź wszelkimi osobistościami z grami związanymi. Na jedno z takich spotkań udało nam się zaprosić ekipę z Imagine Pro, by przedstawili nam kulisy powstawania swojego pierworodnego dzieła – Kolatu. Prezentacja zrobiła na mnie i na uczestnikach dość duże wrażenie, więc nie mogłem się doczekać, aż zagram w ten tytuł. Niestety, mój laptop to mógł co najwyżej puścić gameplay z YouTube'a z tej gry, nie mówiąc już o odpaleniu samego tytułu. Ale teraz już nic nie stawało na przeszkodzie, żebym mógł zweryfikować swoje już może trochę przesadzone oczekiwania. Kolat został stworzony przez bielski oddział Imagine Pro, a swoją premierę miał 9 czerwca 2015 roku. Jest to debiut tej ekipy. Jak mówili sami twórcy, wcześniej zajmowali się wydawaniem gier, jednak po jakimś czasie zapragnęli stworzyć własny tytuł. I tak narodził się Kolat. Jak przy większości gier nie mam problemu z określeniem gatunku, tak tutaj jest to co najmniej kłopotliwe. Gra jest głównie first person walkerem. Jest to dość niedawno spopularyzowany gatunek za sprawą takich gier jak Go Home, Dear Esther czy polskie The Vanishing of Ethan Carter. Recenzje dwóch z tych tytułów możecie znaleźć na moim kanale, klikając w adnotacje bądź w linki w deskrypcji. Ogólnie, jeżeli miałbym w kilku słowach opisać, czym są FPV, to nazwałbym je wykastrowanymi przygodówkami. Są to produkcje, w których poruszamy się graczem z perspektywy pierwszej osoby, a najczęściej naszą jedyną akcją w świecie gry jest chodzenie i zbieranie kartek oraz delikatne wpływanie na świat gry, takie jak na przykład włączenie radia w Go Home czy podnoszenie przedmiotów. Oczywiście twórcy urozmaicają rozgrywkę różnymi elementami, zagadkami czy sekwencjami skradanymi, ale większość czasu spędzimy na spacerowaniu oraz zbieraniu szczątków fabuły, najczęściej w postaci karteczek. I to ona musi być najważniejszym i najmocniejszym elementem gry. Praktycznie niczym innym gra nie może się bronić niż dobrą historią, bo tak jak już wcześniej wspominałem, gameplayu tutaj nie mamy za dużo. I to właśnie dobrze napisana i opowiedziana opowieść jest bezpośrednim wyznacznikiem dobrego bądź słabego first person walkera. Gone Home był naprawdę zły, bo miał niesamowicie słabą historię. Z kolei The Vanishing of Ethan Carter zaciekawił mnie niesamowicie, pozostawiając na końcu z wieloma pytaniami i lukami, które sam sobie połatałem moimi domysłami, przez to całość miała dość osobisty i oryginalny wydźwięk. A jak to wygląda w Kolacie? Twórcy opowiadali na prelekcji, że od początku chcieli napisać historię mroczną i zagadkową. Przekopywali więc internet i inne źródła w poszukiwaniu prawdziwego zdarzenia bądź teorii spiskowej, na której mogliby oprzeć swoją produkcję. I tak natrafili na jeszcze nieznaną tak dobrze tragedię na przełęczy Djałtowa. Zimą 1959 roku grupa studentów wyruszyła w północny Ural z zamiarem zdobycia grupy Otorten. Uczestnicy wyprawy, pomimo młodego wieku, byli zaprawionymi w bojach narciarzami i turystami kurskimi. Każdy z nich brał już udział w podobnych ekspedycjach. Studenci wystartowali z Jekaterynburga 25 grudnia. Do wsi Wyżaj dotarli następnego dnia wieczorem. Po nocy spędzonej w wiosce ruszyli w góry. Niestety jeden ze studentów rozchorował się już na początku wędrówki i postanowił wrócić do wioski. Reszta kontynuowała wyprawę. I to uratowało mu życie. Sytuacja skomplikowała się 1 lutego.
Warunki pogodowe zmieniły się diametralnie. Zaczął padać gęsty śnieg i wiać porywisty wiatr. Pogorszyła się też widoczność. Narciarze zboczyli ze szlaku. Znaleźli się w miejscu, w którym nie chcieli być, na stoku Góry Umarłych, nazywaną też Kolacjakl. Rozbili tam obóz, chcąc przeczekać zawieruchę. Rano wszyscy byli już martwi. 26 lutego ratownicy znaleźli namiot należący do studentów. Był zniszczony, przysypany śniegiem i rozcięty z boku. Z namiotu wychodziły ślady w kierunku lasu. Ślady były chaotyczne, urywało się w pewnym momencie. Ratownicy nie byli w stanie stwierdzić, czy pozostawiło je 8 czy 9 osób. Poszukiwania doprowadziły ratowników na skraj lasu, gdzie pod dużą sosną znaleźli ciało kobiety i mężczyzny. Ofiary miały na sobie tylko nocną bieliznę. Obok ciał dostrzeżono resztki ogniska. Zwrócono również uwagę na połamane gałęzie sosny. Prawdopodobnie ktoś na nią próbował się wspiąć. Następne 3 ciała spoczywały w śniegu między sosnami a namiotem. Sądząc po pozach, w jakich je znaleziono, osoby te chciały wrócić do namiotu po swoje ubrania. Poszukiwania pozostałych 4 osób trwały ponad 2 miesiące. Odnaleziono je kilkadziesiąt metrów od feralnej sosny. Spoczywały na dnie kilkumetrowego jaru. W toku dochodzenia ustalono, że studenci musieli się czegoś przestraszyć. Obozowisko opuścili w pośpiechu. Zamiast otworzyć namiot, rozcięli go nożem. Wybiegli w niekompletnych strojach, w samych skarpetkach bądź w jednym bucie. Na dworze mogło być wówczas nawet minus 30 stopni. Tragedia ta sprawiła, że obszar Gór Umarłych okrył się złą sławą. Wiele osób do dziś twierdzi, że występują tam zjawiska paranormalne. Nie brakuje i takich, którzy uważają, że dochodzi tam do spotkań trzeciego stopnia. Spora grupa ludzi twierdzi, że to sprawka rosyjskiego Yeti. Jako że przyczyna tragedii pozostaje do dzisiaj niewyjaśniona, twórcy mogli puścić swoje wodze fantazji co do jej przyczyn. Nie chcę wam robić spoilerów, ponieważ to właśnie fabuła jest najmocniejszym punktem produkcji i zdradzenie jej sprawiłoby, że granie w nią przez was nie byłoby już opłacalne. I tutaj pojawia się bariera, przez którą większość graczy po prostu nie przejdzie. Fabuła przedstawiana jest nam poprzez kartki, zdarzenia w punktach kluczowych, o których opowiem później, oraz lektora, którego tożsamości... Nie wiem, choć się domyślam. Wszystkie te elementy bądź miejsca, w których uruchamiany jest krypt oraz odpowiadające im zdarzenia są rozrzucone na mapie, którą otrzymujemy chwilę po przejściu pierwszej lokacji. W porównaniu do wielkich sandboxów może nie jest ona duża, ale jej zwiedzanie jest dość czasochłonne, a czasem nawet bardzo mozolne. Do właściwej części gry trafiamy z mapą, kompasem i tyle. Brak tu takich rozpieszczających gracza udogodnień jak minimapa, oznaczenie gracza na mapie czy wskaźnik celu. Tutaj jesteśmy zdani sami na siebie, na swój zmysł orientacji oraz podstawową znajomość kompasu i mapy. To na ich podstawie oraz w oparciu o charakterystyczne punkty widoczne z prawie każdego miejsca na mapie będziemy określać kierunek swojego marszu. Taki zabieg sprawia, że gra się dłużej, ponieważ na samym początku, gdzie jeszcze nie znamy dobrze terenu, będziemy siedzieć z nosem w mapie, by co kilka kroków upewniać się, czy rzeczywiście dobrze idziemy. Kiedy jednak mniej więcej będziemy już kojarzyć, gdzie co się znajduje, korzystanie z nawigacji ograniczymy do sprawdzania tylko, gdzie został zaznaczony punkt na mapie i w którą stronę mamy iść dalej. Na szczęście miejsce zebrania każdej karteczki oraz każdy punkt kluczowy oznacza się na naszej mapie, przez co mamy jakiekolwiek punkty odniesienia. Jest ich dość sporo, więc z czasem poruszanie się po lokacji będzie o wiele sprawniejsze. Teren jest zaprojektowany bardzo liniowo. Pomimo wrażenia otwartego terenu, większość udostępnionych graczowi ścieżek jest poprowadzonych w górach na zasadzie traktu pomiędzy skałami bądź urwiskiem, w jaskiniach bądź poprzez naturalne przeszkody nasze pole manewru jest ograniczone. Oczywiście możemy pójść w którą stronę zechcemy, jednak na zasadach określonych przez level designerów. I rozumiem takie podejście. Gdyby można było się poruszać wszędzie bez skrępowania, to eksploracja i narracja już i tak chaotyczna z racji tego, że kolejność zbierania karteczek oraz zaliczania punktów kontrolnych jest zupełnie dowolna, straciłaby jakąkolwiek dynamikę. Nie mówiąc już o tym, że gra trwałaby pół godziny. Jedyne, co mnie denerwowało, to sztuczne narzucanie graczowi w niektórych miejscach tras, jakie ma obrać, by dojść do danego punktu. Tam, gdzie na mapie widzimy kilka ścieżek dotarcia na miejsce, w rzeczywistości może okazać się, że przejść możemy tylko jedną bądź dwoma.
Na naszej drodze może stanąć na przykład podwyższenie albo kamień do kostek. I pewnie zapytacie się, to dlaczego go nie przeskoczysz? Otóż w tej grze nie da się skakać. Nie dość, że takie rozwiązanie powoduje, że każda przeszkoda praktycznie to dla naszego bohatera bariera nie do przejścia, to kilka razy wpadłem w takie miejsca, gdzie jedynym z nich wyjściem było wczytanie save'a. A wystarczyłoby przeskoczyć pieprzony kamień do kostek. To strasznie wybijało mnie z imersji i dobitnie przypominało, że mamy do czynienia tylko z grą komputerową. Gdy już się wczuwałem maksymalnie, prawie czułem ten chłód lodowatego wiatru na plecach i przemierzając niezmierzone połacie śniegu, próbowałem dotrzeć do majaczącego w dali i skałach punktu na mojej drodze stawał kamień. I gdy w realnym świecie nawet bym go nie zauważył, tak w koladzie musiałem ulec mojemu nemezis i obrać inną drogę. Takie rozwiązanie miało na celu zmuszenie gracza do obierania dłuższych tras w celu odkrycia kilku dodatkowych karteczek bądź pozwiedzania ciekawych lokacji. Ale po cholerę jest budowane i podkreślane uczucie zagubienia, wolności, otwartości świata, jak w koniec w końcu i tak musimy chadzać ściśle określonymi drogami? Mam wrażenie, że nie do końca było to przemyślane, bo czułem się trochę oszukany i przez brak możliwości skoku po prostu ułomny. Takie kierowanie graczem i ograniczanie go to nic nowego w grach. Na początku dziennym w FPS-ach jest wstawianie niewidzialnych ścian w najbardziej oczywistych przejściach, tylko że w tamtych grach eksploracja była tylko narzędziem do pakowania gracza w kolejne strzelaniny i większość nawet nie zauważyła pewnie tych ograniczeń. Ale w koladzie to właśnie odkrywanie mapy i chodzenie po niej jest jednym z głównych elementów, jak nie najważniejszych filarów rozgrywki, więc takie ograniczenia, choć w miarę naturalne, są cholernie zauważalne i kłują w oczy. Oprócz zwiedzania lokacji będziemy mogli też wgłębić się w fabułę poprzez kartki wszelakie, kluczowe punkty na mapie oraz wszelkiego rodzaju animacje bądź skrypty. Karteluszki, które dane nam będzie przeczytać bądź w wypadku ważniejszych informacji przesłuchać, dzielą się na trzy kategorie: raporty, artykuły i dzienniki. Każda z tych kategorii praktycznie prowadzi osobny wątek fabularny, jednak mocno się one zazębiają, przez co zachowana jest spójność i możemy śledzić historię z różnych perspektyw. Oczywiście, by zrozumieć cokolwiek, trzeba zabrać większość z nich, a najlepiej wszystkie, jednak mi się ta sztuka nie udała, ale o tym później. Postrzeganie fabuły rozwijają też zdarzenia, które następują po odwiedzeniu jednego z punktów, których współrzędne mamy wypisane na mapie. Są to praktycznie jedynie oprócz oponentów urozmaicenia w naszej podróży. W każdym z tych punktów czeka nas co innego. Czasem będzie to tylko skrypt uruchamiający jakąś animację, jednak zdarzają się inne smaczki, takie jak ucieczka po oskryptowanej trasie z walącej się góry, sekwencja ukrywania się w szafie a la amnezja, bądź inne atrakcje. Oprócz, jak już pisałem wcześniej, ograniczonych tras dostępu do nich, czasami będziemy zmuszeni zakraść się do naszego celu, by podwędzić karteczkę. I tutaj wypada wspomnieć o elemencie, który wyróżnia Kolata pośród innych gier tego typu. Przeciwnicy oraz system Fear Manager. Na początku recenzji miałem problem, z jakiego gatunku grą mam do czynienia. Niby jest to first person walker, ale twórcy, by podnieść napięcie oraz zabarwić historię na modłę horrorową, wprowadzili do gry oponentów. Są to półprzeźroczyste zjawy, które patrolują dany teren i gdy tylko zobaczą gracza, rzucają mu się do gardła. Na wzór survival horrorów, pokroju amnezji, nie możemy walczyć z antagonistami. Pozostaje nam jedynie omijanie wrogich patroli oraz próby ucieczki. Z tym aspektem rozgrywki też miałem niemały problem. Przez całą grę nie rozumiałem, na jakiej zasadzie działa algorytm, który steruje przeciwnikami. Próbowałem tak samo jak w amnezji ukryć się przed wrogim patrolem za rogiem czy kamieniem, ale stwór zawsze i tak szedł w moim kierunku. I nie wyglądało to jak faktyczny mechanizm zauważenia gracza. Po prostu zawsze przypadkowo zjawa jakimś swoim algorytmem szła do miejsca mojej kryjówki. Przypadek? Gdy ów potwór zauważył nas, to już po nas. Bieg wystarczy jedynie na chwilę ucieczki, po czym ekran zamazuje się ze zmęczenia bohatera, a my giniemy. Co więcej, zjawnie widać z daleka przez padający śnieg i wszechobecny półmrok. Na szczęście delikwenci zostawiają płonące ślady na śniegu, przez co jako tako można ominąć wrogie patrole. Oponenci rozstawieni są przy niektórych punktach, lecz można na nich wpaść przy okazji przechadzania się po mapie. Odpowiada za to system Fear Manager, który według opisu ma monitorować poczynienia gracza i na ich podstawie wytwarzać atmosferę grozy i dezorientacji.
W praktyce działa to tak, że raz za raz z postępem gry pojawia się więcej przeciwników na mapie, co z kolei sprawia, że nie możemy czuć się nigdy pewnie. Grałem trochę w horrory, ale muszę przyznać, że grając samemu w ciemnym pokoju na słuchawkach czułem niepokój przechadzając się po lokacji, ponieważ z tyłu głowy zawsze miałem strach, że zaraz coś mnie napadnie. Jest to fajne i urozmaica rozgrywkę, ale przez ten system bądź po prostu mojego pecha nie udało mi się zebrać wszystkich kartek. Przeciwnicy pojawiali się coraz częściej, a biorąc pod uwagę, że zapis wykonuje się tylko przy ogniskach, które tak samo jak punkty i karteczki odkrywamy na mapie oraz służą nam jako przystanki szybkiej podróży, śmierć była bardzo bolesna. Szczególnie gdy po raz kolejny trzeba było pokonać kilkunastominutowy fragment trasy. Muszę przyznać, że ten system dość dobrze przewidywał moje ruchy i nie wiem, czy to przez niego, czy to przez przypadek, przeciwnicy pojawiali się akurat tam, gdzie chciałem iść, przez co nauczyłem się, że trzeba być czujnym cały czas. Co do kwestii technicznych, to jestem pod wrażeniem jakością wykonania. Jako że jest to dość statyczna gra, a całość hula na Unreal Engine 4, Call Out po prostu wygląda świetnie. Połączenie surowych skał, białego puchu oraz ciągle padającego śniegu, przechodzącego niekiedy w zadymki, jest wręcz hipnotyzujące. Szczególnie dla takiego osobnika jak ja, który po prostu uwielbia zimę i te klimaty. Można oczywiście zarzucić oprawie, że jest monotonna. Biel, szarość, niebieskość dominują tutaj konkretnie, ale takie po prostu było założenie gry. Na tym tle świetnie wyglądają małe punkty światła majaczące na horyzoncie, do których podążamy, oraz wszelkie efekty ognia. Do tego całość działa płynnie w 60 fps przy nagrywaniu i tylko przy doładowywaniu poziomu w kilku miejscach potrafił szarpnąć klatkami, ale jest to najmniejszy szczegół. Oczywiście takie osiągi uzyskałem na specyfikacji, którą podałem w adnotacji. Na osobne brawa zasługuje strona audio. Oczywiście w grze nie usłyszymy wielu dźwięków otoczenia oprócz wiatru, śniegu, kroków i ryków potworów, lecz ścieżka dźwiękowa oraz voice acting stoją na najwyższym poziomie. Imagine Pro poprzez zastosowanie kilku mniejszych kroków uzyskało niesamowity efekt marketingowy. Pierwszy raz o tej produkcji dowiedziałem się właśnie dlatego, że głosu głównemu narratorowi użyczył Sean Bean. Tak, to ten aktor, który ma problemy z przeżywaniem w filmach. Sami autorzy opowiadali, że jakby brali złotówkę za każdy kawał w stylu "to w koladzie też ginie", mieliby już budżet na następną produkcję. Był to nie tylko dobry krok, by być na ustach wszystkich serwisów growych, ale sam aktor świetnie się sprawdza w grze. Oczywiście pojawia się tylko kilka razy, ale idealnie wypełnia narrację. Kolejnym takim mocnym punktem jest Mary Elizabeth McGlynn, która użyczyła swojego wokalu w jednym z utworów wchodzących w skład oficjalnej ścieżki dźwiękowej z gry. Jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, to przypomnijcie sobie soundtracki z Silent Hilla. Cała ścieżka dźwiękowa jest świetna i bardzo filmowa. Główne utwory opierają się o charakterystyczny motyw muzyczny, przez co ma swój charakter i jest rozpoznawalna. Resztę wypełniają różnorakie ambienty oraz bardziej żywiołowe utwory, których uświadczymy podczas napotkania zagrożenia. Jednak najlepszym kawałkiem w tym zestawieniu jest ten ostatni, śpiewany przez wcześniej wspomnianą artystkę, który usłyszymy w kredytach po ukończeniu gry. Był tak świetny, że doczekałem do końca napisów, tylko żeby wsłuchać się go do końca. Naprawdę świetna robota. Jeżeli jesteśmy już przy kwestii dźwiękowej, to warto wspomnieć, że produkcja oprócz angielskiej narracji posiada jej polski odpowiednik. Oczywiście całość ogrywałem w języku Szekspira z polskimi napisami, jednak by zobaczyć różnicę, odegrałem kilka scen w języku ojczystym. Polinizacja stoi na takim sobie poziomie. Pan Hyra, który w polskiej wersji wcieli się w rolę narratora, nie umywa się do Seana Beana. Rola zagrana jest poprawnie, lecz czuć ten charakterystyczny patos i teatralną drętwość. Niestety jest to częsta przypadłość polskich ścieżek dźwiękowych. Jak jeszcze główny narrator całkiem daje radę, to aktorzy wcielający się w postacie drugoplanowe nie spisały się za dobrze. Bliżej temu do recytacji wiersza na kąciku poetyckim niż dubbingowania postaci z gry. Zero emocji, przeczytane z racji tego, że horror chyba, mrocznym, jednostajnym głosem. Porównajcie sobie angielską i polską wersję. Hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them! And take me instead! Fulfill your revenge! At the hour of my death,
An army. Słyszę krzyki w mojej głowie. Słyszę, jak mnie wołają. Słyszę zew dziewięciu, którzy między drzewami i śniegiem znaleźli swoje wieczne schronienie. Uwolnij ich, panie. Uwolnij, a zabierz mnie do pełni swojej zemsty w godzinie śmierci mojej. Jakby nad tym się zastanowić, to słyszymy tutaj dwa podejścia. W jednym, w wersji angielskiej, aktorzy wczuwają się w postać piszącą wiadomość, przekazując emocje, jakie jej towarzyszyły, zaś w polskiej wygląda na to, jakby aktorzy wcielali się w kolesia, który czyta nam coś z kartki. Za to warto pochwalić polskie wydanie gry. Za 1/3 ceny normalnego premierowego wydania otrzymujemy pudełko o bardzo dużej zawartości. Sama gra oprócz zwykłego plastikowego boksa posiada pudełko kartonowe z otwieraną grafiką na przodzie. W środku znajdziemy komiks wprowadzający do gry, mapę lokacji z plakatem na odwrocie, przypinkę, grę na płycie, wymagające jednak instalacji Steama oraz oficjalny soundtrack wydany też na płycie CD oraz instrukcję, a raczej jak to bywa też w nowych grach, ulotkę z podstawowymi informacjami. Za tę cenę jest to niesamowicie bogate wydanie, które pokazuje, że da się sprzedawać pudełkowe gry, które nie zawierają tylko kodu na Steam oraz płyty z instalatorem i nie brać za to ogromnych pieniędzy, nazywając wersją kolekcjonerską oraz na tym zarobić. Oczywiście jest to tylko możliwe w wypadku rodzimych gier wydawanych na nasz rynek, ale to jest kwestia na osobny film. Podsumowując. Pomimo swoich wad, których wymieniłem dość sporo w tej recenzji, Kolad nie jest grą złą. Jest to bardzo ciekawy miks horroru z grą eksploracyjną, opowiadający naprawdę fajną i mroczną historię, a w dodatku trzyma gracza cały czas w napięciu. Jednak sam model rozgrywki oraz jej tempo będą barierą nie do przeskoczenia dla większości graczy. To nie jest gra dla tych, którzy lubią postrzelać w CS-ie, czy rozgrywać dynamiczne spotkania w jednej z wielu gier typu MOBA. Produkcja wymaga od gracza cierpliwości, wytrwałości oraz zrozumienia, w zamian dając ciekawą historię, piękne ośnieżone stoki oraz dreszczyk emocji w kilku momentach. Jeżeli podobało Ci się zaginięcie Ethana Cartera i gry tego typu, będziesz się tutaj świetnie bawił. W innym wypadku nie masz czego tutaj szukać. Nie polecałbym nawet rozpoczynania przygody z first person walkerami od tej produkcji. Wspomniana już wcześniej gra studia The Astronauts posiada więcej gameplayu, obszar do eksploracji nie jest tak obszerny, a sama atmosfera jest lżejsza, a i historia przystępnie opowiedziana. Od Kolada, pomimo jego względnej komercyjności, niestety większość graczy odbije się z powodu braku galopującego gameplayu, wybuchów na każdym kroku, rozbudowanych dialogów czy strzelanin. To jest idealna gra na zimowy, zimny wieczór, gdzie po całym dniu wrażeń można eksplorować zimowe połacie przełęczy Diałtowa, próbując rozwiązać zagadkę śmierci członków wyprawy. I to by było na tyle. Dziękuję za ogląd. I to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja przy piwku, zobacz poprzednie. Link do playlisty masz w adnotacji. Albo do zobaczenia w kolejnej mojej produkcji. Na zdrowie! Mm-hmm. Mm-hmm.